Przejmujesz się nowym źródłem zasilania narcyza? Przestań skupiać się na nowym źródle zasilania. Nie zamartwiaj się tym, że narcyz jest szczęśliwy z nowym źródłem zasilania, z nowym partnerem, partnerką, ponieważ jest to iluzja. To tylko kwestia czasu, zanim to wszystko się rozsypie rozpadnie, a może nawet eksploduje. Wszystko zależy od tego, jak nieświadome, naiwne, a może nawet głupie jest nowe źródło zasilania. Wszystko zależy od tego, kiedy rozgryzie tą zagadkę, z kim, z czym ma do czynienia, co tu się właściwie dzieje. Tylko dlatego, że wyglądają na szczęśliwych, nie oznacza, że tak jest. A nawet jeśli, to nie oznacza, że tak będzie i się to utrzyma. Z narcyzem nie ma szans na poprawną relację, nie ma szans na zdrowy związek, nawet jeśli iluzja trwa dłużej niż zwykle, to zawsze. Później przychodzi etap dewaluacji. Daj temu trochę czasu. Nie wchodź, nie oglądaj ich profilów, ich zdjęć, nie sprawdzaj co robią, gdzie są. Skup się na sobie. Wyznacz sobie cele i je realizuj. Nie patrz w sufit. Nie dawaj sobie zbyt wiele wolnego czasu, by móc o nich myśleć. Wstań. Rusz się, zrób coś, produktywnego, nowego, coś, czego nigdy jeszcze nie robiłeś. Narcys się znudzi, a gdy się znudzi, to nowe źródło zasilania zauważy, że coś tu nie tak. Weź pod uwagę, że teraz świadomość społeczna rośnie. Łatwiej i szybciej można dotrzeć do tego tematu. Bo wylewa się już niemalże z mlekiem z lodówki. Jeszcze jakiś czas temu, kilka lat temu, nie było to takie proste, szybkie i łatwe. Ich kłótnie to tylko kwestia czasu, ponieważ narcyz się znudzi, a nowe źródło zasilania w mniejszym czy większym stopniu też będzie mieć coś do powiedzenia. Narcyz zawsze doprowadza do konfliktów, nawet z byle powodu, nawet bez powodu, zawsze coś jest nie tak, zawsze partner jest niewystarczająco dobry dla Narcyza, zawsze partner jest winny. Powinieneś odczuć dużą ulgę, że nie musisz już mieć z tym do czynienia. Nie musisz już się z tym użerać. Teraz narcyz jest już problemem kogoś innego, kogoś nieświadomego. Ta osoba nic nie zyskała. Związek z narcyzem to pewna strata. To strata pod każdym względem, strata czasu, zdrowia, energii i pieniędzy. To, co zdarzyło się tobie, przydarzy się również nowej zabawce narcyza. To nie jest kwestia, pytanie, czy, tylko kiedy. Musisz skupić się na własnym życiu. Narcyzowi wystarczy dać kawałek liny, a sam się powiesi. Narcyz swoim postępowaniem sam wykopie sobie grób całe życie, kopie pod innymi. To tylko kwestia czasu. Aż sam wpadnie. Narcyz nie docenia niczego dobrego w innych ludziach. Tak więc to tylko kwestia czasu, aż problemy urosną, nawarstwią się i przyjdzie się zmierzyć z konsekwencjami. Problemy z nowym źródłem zasilania to tylko kwestia czasu.